Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Wczoraj media ubiegła informacja o incydencie, do którego doszło po meczu Wisły Płock z Legią Warszawa. Autokar z piłkarzami Legii na powrocie został zatrzymany przez kibiców, którzy postanowili w sposób dosadny przekazać, że ostatnie wyniki ich ukochanego klubu są zdecydowanie poniżej oczekiwań. Informacja o zdarzeniu została jednak podważona komunikatem policji, według którego o godzinie 19:45 w Książenicach pod ośrodkiem Legii zebrała się grupa kilkudziesięciu osób, które uniemożliwiły wjazd na teren ośrodka autokaru z piłkarzami. Na widok policjantów KSP osoby się rozbiegły. Na tę chwilę brak jest informacji wskazujących na użycie siły wobec piłkarzy. Sebastian Staszewski natomiast na temat komunikatu policji napisał: pytacie o komunikat policji, według którego nikt nikogo nie uderzył. Nie świadczy on najlepiej o metodach operacyjnych policji. Poza tym zacząłbym jednak od pytania o eskortę, której zabrakło, a która jechała od Płocka, gdy komitet powitalny wszedł do autokaru. Rozmawiałem z kilkoma kolejnymi piłkarzami Legii Warszawa. Są wstrząśnięci atakiem kiboli. Tematem numer jeden w zespole jest obecnie kwestia ewentualnego rozwiązywania kontraktu. Klub natomiast odwołał dziś trening i analizuje, co z tym gorącym kartoflem zrobić. Profil warszawskiej policji ponownie odniósł się do zdarzenia. W związku z pojawieniem się w przestrzeni medialnej sprzecznych informacji dotyczących wczorajszych wydarzeń z udziałem kibiców Legii, do sprawy zaangażowani zostali policjanci z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. Wszczęto czynności sprawdzające w sprawie. Do sytuacji po kilkunastu godzinach odniósł się sam klub. Legia Warszawa na oficjalnej stronie internetowej zamieściła taki oto komunikat. Legia Warszawa informuje, że w drodze powrotnej po przegranym meczu 18 kolejki Ekstraklasy doszło do incydentu z udziałem agresywnie zachowującej się grupy osób. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i podjętymi środkami ostrożności, autokar z piłkarzami wracał do ośrodka treningowego w eskorcie policji. Mimo tych zabezpieczeń doszło do chwilowego zatrzymania pojazdu, a następnie wejścia kilku osób do autokaru i przejawów agresji wobec piłkarzy. W wyniku interwencji policji grupa została niezwłocznie rozgoniona. Szczegóły zajścia weryfikowane są od wczoraj z policją, która wydała oficjalny komunikat w sprawie. Klub traktuje incydent z najwyższą powagą i dąży do jego pełnego wyjaśnienia. Jednocześnie z całą mocą potępiamy wszelkie formy agresji, na którą nie może być miejsca w sporcie niezależnie od poziomu emocji. Podkreślamy, że uważamy takie działania za nieakceptowalne i szkodliwe. Współpracujemy z policją w celu wyjaśnienia okoliczności tego zajścia i podjęcia kolejnych niezbędnych działań. Obecnie prowadzimy rozmowy z piłkarzami, po których wspólnie podejmiemy decyzje w kwestii dalszych formalnych kroków. Podjęliśmy także natychmiastowe decyzje mające na celu dodatkowe zwiększenie środków bezpieczeństwa w ramach i wokół klubowych obiektów. Naszym priorytetem jest pełne wyjaśnienie sprawy i zapewnienie wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa wszystkim zawodnikom i pracownikom klubu. Jeśli chodzi o trenera, to finalnie zostanie nim Aleksander Wukowicz. To sensacyjny zwrot akcji, bowiem o krok od pracy w Legii był trener Leszek Ojrzyński. Bardzo gorący okres dla klubu z Łazienkowskiej. Jak się to wszystko skończy? Czy piłkarze rozwiążą kontrakty z winy klubu? Czy drużyna będzie w stanie się pozbierać? Dajcie znać w komentarzu, jakie losy czekają Legię według Was. Jeśli chcecie, abyśmy na bieżąco relacjonowali ten temat, to dajcie nam znać w postaci zostawienia łapki w górze pod filmem. Przypominamy również, że z kodem PolishFansTV dostajecie aż 20% rabatu na wszystkie produkty w sklepie ofensywa.com. Korzystajcie, trzymajcie się. I do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w Bioshop.pl z kodem PolishFansTV 5% rabatu.